Siemaneczko wszystkim, witam na kanale moim, coś w tym stylu. Właśnie tak chciałem pokazać to, co zapowiadałem w poprzednich odcinkach, a mianowicie montaż stołu, takiego no prostego, budżetowego. I w tym momencie montuję nogi, które pokazywałem w poprzednim odcinku, jak zrobić takie nogi. W tym momencie montuję nogi, mam tu już to częściowo zamontowane. No cóż, tutaj była zrobiona oskrzynia, czyli podocinane takie płyty oskrzyniowe. Cała oskrzynia, bo to jest konstrukcja oskrzyniowa stołu. I porobiłem w pierwszym momencie, miałem robić na takie blachy, ale kurczę, kupiłem nie takie jak trzeba, bo innych akurat nie było i kupiłem akurat takie. I okazało się, że one są takie, no nie pasuje mi za bardzo do tego stołu i wymyśliłem inną konstrukcję montażu tych nóg. Mianowicie taką własnej roboty. Porobiłem takie L-ki, czyli ta oskrzynia do nogi jest montowana właśnie za pomocą takiej L-ki ze sklejki 18. No i każda jedna tak jest montowana. Tutaj, tu tak samo. Czyli 8 na każdą nogę, dwie takie L-ki musiałem porobić i pomontować to do oskrzyni. I jeszcze dodatkowo zrobiłem takie wsporniki drewniane, to jest sosnowa deska, takie pod skosem, żeby to bardziej jeszcze tak wzmocnić tą konstrukcję tej oskrzyni z nogami. No i tutaj już poprzykręcałem, jeszcze muszę tutaj wszystkie, właśnie są podocinane pod kątem 45 stopni, tu są porobione takie nawierty i o, tak ładnie to pasuje w każdą jedną nogę, znaczy każdy jeden narożnik zrobię właśnie takie wsporniki. Jeszcze tak myślałem tutaj, bo to tak powinno się właściwie robić, że tu przez środek przewiercić taką śrubę dwugwintową, wkręcić się tutaj w nogę i tutaj motylkiem to zakręcić, ale nie wiem, czy to jest sens, bo jak ja tutaj przykręciłem na te cztery wkręty, no to już się robi takie stabilne, że to no, nie ma chyba sensu tego jeszcze dodatkowo wzmacniać, a to jest raz, że dodatkowo robota, a dwa no nie ma takiej potrzeby widocznie, wydaje mi się. Także chyba zostawię to w taki sposób, jak jest teraz. I tutaj, no bo teraz na razie to jest jeszcze ruchome. Ta skrzynia z tymi nogami cała ruchoma. Blat nie jest przykręcony, tylko leży sobie na tym. No a tutaj będę to blat mocował raczej na jakieś tam takie kątowniczki nieduże. O, no coś takiego. Tutaj od spodu kilka tych kątowników na każdą stronę i to będzie blat po prostu do tych kątowników przymocowany na stałe. Bo to jest stół taki nierozkładany, tylko no taki na stałe. Także no, tak to wygląda. Oczywiście jakieś tam, jak już to będę miał skończone, to jakieś zdjęcia wrzucę tam u siebie pewnie na fanpage'a, no i na Instagrama. Także zachęcam do obserwacji, no i aktywności na moim kanale, jakieś komentarze mile widziane, co Wam się tutaj podoba, z tym stołem co się nie podoba, co byście zrobili inaczej, to dajcie znać w komentarzu, no i może tam wejdziemy w jakąś interakcję. To tyle na tą chwilę chciałem pokazać, trzymajcie się, na razie, cześć!